Dzień dobry Państwu. Kłaniam się również mojemu gościowi, którym jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ja rozumiem, że musi Pan żałować, że rozmowa jest w studiu, a nie u Pana w domu, bo tam Pan w domu ma zawsze za sobą jakieś takie fajne stwory z Gwiezdnych Wojen. Mam Gwiezdnych Wojen całą kolekcję dzięki mojej żonie i moim przyjaciołom, którzy wiedzą, że lubię. I mam też dużo maskotek różnych, którymi się chwalę. Teraz ma Pan stwora z Gwiezdnych Wojen przed sobą, a nie za sobą. Kłaniam się nisko. Dzisiaj głosowanie w Sejmie nad wyborem członków Komisji Państwowej do zwalczania, do badania sprawy pedofilii. Waszym kandydatem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nasz wczorajszy gość. Czy wy prowadzicie jakieś rozmowy z PiS-em, żeby PiS go wsparł? Tak, ksiądz Isakowicz-Zaleski został też wytypowany przez środowisko PSL-u i Kukiz 15. I my poparliśmy tę kandydaturę. Myślę, że jest to kandydatura oczywista na tyle, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby przeciwko, to byłaby to gigantyczna plama na ich głosowaniach. Więc dobra, ale szantaże moralne w polityce nie działają. Czy rozmawiacie z nimi o tym? Ja osobiście nie. Natomiast myślę, że takie rozmowy się toczą, ponieważ dzisiaj głosowanie, więc dziwne by było, gdyby faktycznie tych rozmów nie było. Ale tak jak powiedziałem i powtórzę jeszcze raz, byłaby to gigantyczna plama na honorze dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby księdza nie chcieli, takiego księdza, tego księdza akurat konkretnego, nie chcieli w tej komisji. Raz jeszcze powtarzam, naprawdę moralne zaklęcia i szantaże w polityce, jak pan wie, nie działają. A to ja wiem. No właśnie. Ja wiem. Zobaczymy, co będzie w głosowaniu. Panie pośle, za tydzień, równo za tydzień, ostatni dzień kampanii, czyli tak naprawdę zostało nam 9 dni do pierwszej tury wyborów. Podkreślam pierwszej, bo sondaże wskazują, że raczej będzie druga. Rozumiem, że wy jesteście umiarkowanie zadowoleni z wyników sondażowych Krzysztofa Bosaka. Bardzo umiarkowanie zadowoleni, ponieważ chcielibyśmy, żeby te wyniki były co najmniej dwucyfrowe i myślę, że idzie ku temu, żeby ten wynik dwucyfrowy był, więc poczekajmy troszkę. Ale myśli pan, że tam będzie dwie cyfry, z czego jedna po przecinku? Nie no, ja myślę, że będzie jednak kilkanaście procent i ja myślę, że reszta kandydatów również jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, bo inaczej byłoby po prostu czyli zwyczajnie wszyscy nudno. Będą mieli kilkanaście albo więcej, czyli tak naprawdę będzie jakieś 160%. Nie, tylko ja o tym, panie redaktorze, mówiłem, jak Kidawa Wabońska jeszcze była kandydatką Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, że ona w pewnym momencie zacznie tracić i spadnie z tych 30 na przykład 15. No nie przewidziałem, że spadnie na poniżej 5. A myśli pan, że spadnie Rafał Trzaskowski? Myślę, że spadnie Rafał Trzaskowski. Dobrze, to przekonamy się dość szybko. Wszyscy już teraz zaczynają się oglądać w stronę mniejszych partii, mniejszych poparciem sondażowym oczywiście i PiS do was mruga. Andrzej Duda pokazuje, że on podpisuje kartę rodziny, a prawda Trzaskowski kartę LGBT. No i właśnie, kogo poprze wyborca Konfederacji w tej sytuacji, w drugiej turze, gdyby przypadkiem nie znalazł się tam Krzysztof Bosak? Panie redaktorze, to jest tak. Panie pośle. Przychodzi do pana prezes RMF-ki i mówi tak. RMF-ka, to RMF. Jakaś nowa firma. No, i mówi tak. Robert, słuchaj, mamy plebiscyt na najlepszego publicystę w Polsce. Mhm. I jesteś na liście. Plebiscyt. Słuchaj, jesteś na liście, tylko że my mamy takie badania, że ty nie masz szans. I teraz musisz się zdecydować, kogo będziesz promował w swoich programach. I zdecyduj się. Uważasz, że najlepszy byłby Sakiewicz czy Karnowski? Mm-hmm. Wybieram obu. No właśnie, a pan mi tutaj w tym momencie, panie redaktorze, każe powiedzieć, którego z tych dwóch bym wybrał. Gdyby. No nie, dobrze, ja nie każę panu niczego powiedzieć, ale inni pańscy koledzy, włącznie z kandydatem, nie mają takich oporów. No i już widzimy, Krzysztof Bosak mówi, że nie ma żadnych szans, żebym w drugiej turze wyborów poparł Rafała Trzaskowskiego. To kandydat nam jak najbardziej odległy. Tak, a my z kolei i to swoją... nikogo nie zaskakuje, ja ale z kolei... Pan poseł Wilk, były poseł, tak, mówi w życiu nie poprę Andrzeja Dudy, na pewno będę głosował na Trzaskowskiego, bo lepszy Trzaskowski niż... Ma prawo do swojego prywatnego zdania Jacek Wilk. Pytam powiedział to, mówił prywatnie. Zdanie. Ja prywatnie powiem pomidor, ponieważ jestem w sztabie Krzysztofa Bosaka i walczę o to, żeby miał jak najlepszy wynik. Ale nie ma pan takiego poczucia, natomiast ja wiem. Natomiast poczekajmy po prostu. To czekajcie. A na kogo będą głosować? Kuce, a na kogo na rolę? Tego nie wiem. Chociaż badania różne są. I faktycznie był taki sondaż, w którym większość naszych wyborców zagłosuje na Andrzeja Dudę. Był inny, w którym była mowa, że na Trzaskowskiego. Nie znam żadnego sondażu, natomiast, w którym większość waszych wyborców. Natomiast najważniejsze jest, że zostaną w domu, w większości. Myślę, że zostaną w domu, gdyby taka sytuacja doszła do skutku rzeczywiście, bo my cały czas walczymy. Żadne sondaże tego nie pokazują. Raczej w drugiej turze frekwencja może być nawet większa niż w pierwszej.
Ale wrócę do tego. To nie musi być spowodowana akurat naszymi wyborcami. Dobrze, czyli pana nie zaskakuje pana to, że większość wyborców Konfederacji może zupełnie inaczej niż Krzysztof Bosak poprzeć Rafała Trzaskowskiego? Sondaż Ipsosu pokazuje, że ponad 40% poprze Trzaskowskiego, a tylko 1/3 Andrzeja Duda. Mają swoje mózgi, wiedzą co robić i muszą wybrać sobie kandydata. Pytam, czy pana to zaskakuje? Nie, mnie nic nie zaskakuje w polityce. Natomiast nie mam absolutnie potrzeby, żeby powiedzieć, że nasi wyborcy mają zagłosować na kandydata X. Dobrze, to chciałem jeszcze o poważnej sprawie porozmawiać. Artur Dziambor, koniec października 2019. Wszystko, co jest prywatne w służbie zdrowia, jest lepsze niż publiczne. Jeśli coś jest biznesem, to właściciel o to dba, a państwo nie dba. Czy po epidemii koronawirusa, z którą nie walczyły prywatne przychodnie, tylko państwowa służba zdrowia. Pan nadal uważa, że to prywatna służba zdrowia jest lepsza? Tak, nadal uważam, że prywatna służba zdrowia jest lepsza. Prywatne laboratorium było pierwsze, które badało koronawirusa w Polsce w gigantycznych ilościach. To jest nieprawda, pan może mówić wszystko. To panie redaktorze, gdybyśmy przeszli na całkowicie prywatny system, ten, który proponowała partia Korwin i proponuje zawsze, to byśmy zupełnie inny układ mieli, bo państwo po prostu współpracowałoby z prywatnymi przedsiębiorstwami. A proszę mi powiedzieć, gdzie taki państwowy system, taki całkowicie prywatny system obowiązuje? No taki całkowicie prywatny nigdzie, ale rzeczywiście mamy państwa, w których jest to różnie czyli zorganizowane. Czyli mamy na przykład podstawowe ubezpieczenie, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, a potem mamy prywatne ubezpieczenia, które dają większe pakiety. Momencik. Czyli pan proponuje, żebyśmy przeszli na całkowicie prywatną służbę zdrowia. Dobrze rozumiem. Ja osobiście uważam, że w moim idealnym świecie służba zdrowia jest prywatna, ale ja też osobiście uważam, że w moim idealnym świecie szkolnictwo jest prywatne. Więc to są odległe dosyć światy. No idźmy w tę stronę, natomiast ja wiem, że to się długo nie stanie. Ale momencik, no bo nie ma, ale to porozmawiajmy poważnie o waszym programie. Ja nie chcę teraz się z panem spierać, tylko chcę to wyjaśnić. Czyli całkowicie prywatna służba zdrowia, bo o niej teraz rozmawiamy. I pan jednocześnie mówi, że to nigdzie na świecie nie funkcjonuje. Całkowicie prywatna służba zdrowia oznacza, że po prostu nie ma składki zdrowotnej. To może byście to spróbowali gdzieś na myszkach jakoś najpierw, na jabłuszkach. No w tym momencie jest sytuacja taka, że my płacimy w swoim ZUS-ie ubezpieczenie, a później tak idziemy do prywatnego lekarza bardzo często, ponieważ prywatny lekarz jest szybciej, jest lepiej, jest ładniej. Więc róbmy wszystko, żeby można było chociaż dokonać wyboru pomiędzy płaceniem składki ZUS-owskiej państwu, a prywatnej firmie, bo tego wyboru nie mamy dzisiaj. No to porozmawiajmy też o składkach. Ostatnie pytanie w tej części naszej rozmowy. Wie pan, moja córka chorowała na raka, moja mama chorowała na raka. Obie panie żyją i mają się świetnie. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy chorowali. I życzę dużo szczęścia. Wie pan, myślę sobie, że gdybym ja teraz poszedł prywatnie się ubezpieczyć, to po pierwsze, ile bym musiał zapłacić składki, żeby oni zechcieli mnie z taką historią rodzinną ubezpieczyć od raka? Ile? 15 tysięcy miesięcznie? Nie, no panie redaktorze, 30? Sytuacja z ubezpieczeniami jest bardzo prosta. No mamy to w przypadku ubezpieczania samochodów. I są ubezpieczalnie, które za pana samochód wezmą 500 zł za rok, a są takie, które wezmą 3,5 tysiąca. Więc to jest kwestia walki na rynku. I wtedy, gdyby się pojawiły te przedsiębiorstwa, w tym przypadku oferujące ubezpieczenia zdrowotne, myślę, że byłoby łatwiej. Na razie, co prawda, to jeszcze nigdzie nie działa na świecie, ale pan jest przekonany, że zadziała, jak wygracie. rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy będzie o wielości prawicy oraz o pewnym bardzo, bardzo smutnym wydarzeniu. Ale nie tak zupełnie smutnym. Dziękujemy bardzo słuchaczom. Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszam. Ja chcę o tym poważnie porozmawiać, bo czy pan wie, ile kosztuje przeszczep wątroby? Nie wiem. Nie ma oczywiście... Na szczęście w sumie. Na szczęście, to ja panu powiem. Oczywiście nie ma... Nie wiem, ile to teraz kosztuje, nie wiem, ile kosztuje u dorosłego. To po taniości, wie pan, 10 lat temu kosztowało to w granicach 100 tysięcy euro, sam przeszczep. Czyli 400 tysięcy, pół miliona złotych. Z opieką, ze wszystkim dookoła, sam przeszczep, nie mówię o leczeniu onkologicznym, myślę, że milion złotych. Ja jestem nie najgorzej sytuowanym warszawskim dziennikarzem. Dla mnie to są kwoty nieosiągalne, ale jakbym sprzedał wszystko, dalibyśmy radę. Co ma powiedzieć młody chłopak z Milicza, którego córeczka albo synek ma raka i musi mieć przeszczep wątroby? Jakim cudem on ma zebrać ze swojego ubezpieczenia
prywatnego takie pieniądze. A co mają powiedzieć wszyscy ci, którzy się do mnie codziennie praktycznie zgłaszają, którzy robią zbiórki na się pomaga, na zrzutka.pl, ponieważ choroba ich dziecka niestety nie jest finansowana przez służbę zdrowia naszą. Choroby nie są finansowane, w ogóle leczenie. To, co muszą zrobić ze swoim dzieckiem, żeby to dziecko jeszcze trochę pożyło, to niestety tego nie pokrywa nasze państwowe ubezpieczenie. To cudowne państwowe ubezpieczenie, które pokrywa wszystko. Dzięki temu, że mamy tę składkę i się wszyscy zrzucamy. Czy ja kiedykolwiek powiedziałem, że ubezpieczenie państwowe albo publiczna służba zdrowia jest cudowna? Nie. Tylko wie pan co? I na szczęście znajdują się ci cudowni ludzie, którzy wpłacają na te zrzutki, widzą te historie. Mam nadzieję, że pan jest wśród nich. Oczywiście, że jestem regularnie i właśnie dlatego mówię, że jeżeli widzę prywatną inicjatywę w tym przypadku akurat, gdzie regularnie właśnie próbuję coś dorzucić, zareklamować. Wie pan, że pan nie odpowiada na moje pytanie. Po prostu widzę rozwiązanie. Ja widzę rozwiązanie takie, że po prostu jesteśmy w systemie prywatnej służby zdrawia, a tu w tym przypadku to akurat działają różne fundacje. Pan ma dzieci? Dobroczynność. Pan ma dzieci? Oczywiście. No. Ile? Dwójkę. Cudownych synów, roczniaków. Właśnie. I teraz tak. Życzę im oczywiście dużo, dużo, dużo zdrowia, żeby pan w ogóle nie musiał korzystać ze służby zdrowia. Tylko problem pojawia się taki. Ile pan musiałby płacić prywatnego ubezpieczenia, żeby pańskie dzieci w razie takiego nieszczęścia, jakie spotkało choćby moją córkę, miały zapewnione prywatne leczenie. Poza tym mówimy o całkowitej fikcji, bo żaden prywatny szpital w Polsce nie przeprowadza przeszczepów wątroby. Oczywiście. Nerek, przeszczepów niczego. Kwestia tylko pakietu ubezpieczeniowego, dokładnie tak samo jak w samochodach. To jest łatwo sobie wyobrazić, ponieważ człowiek płaci samochód? Płaci pan w tym momencie ubezpieczenie, czy ubezpieczenie domowe, czy ubezpieczenie zdrowotne, jak pan wyjeżdża na wycieczkę. Płaci pan konkretną kwotę za ubezpieczenie od konkretnego wypadku na przykład, albo od konkretnego schorzenia. Wyobrażam sobie, że powstałyby pakiety ubezpieczeniowe i ubezpieczałoby się na to, albo na wszystko i kwoty po prostu byłyby inne. W tym momencie płacimy wszyscy w składkę zdrowotną w ZUS-ie. Moglibyśmy tę składkę zdrowotną chociażby dać ludziom wybór. Niech płacą na jakąś firmę kukuryku, która robi ubezpieczenie zdrowotne, albo niech płacą na państwową służbę zdrowia, jeżeli uważają, że ta jest najlepsza. Tak? Niech chociaż będzie wybór. Bo ten brak wyboru to jest to, co mnie męczy najbardziej. Mamy w tej chwili de facto brak wyboru, nie tylko dlatego, że taka jest składka. Po prostu żaden prywatny szpital nie oferuje serio usług. To znaczy on może przyjąć poród, a i to bez komplikacji najlepiej. Oferuje serio usługi, tylko za odpowiednie wysokie pieniądze. Usługa ekskluzywna niestety w tym momencie. Dobrze. Panie pośle, bardzo pana proszę, żeby pan wziął odpowiedzialność za swoje słowa i wskazał mi te szpitale w Polsce, które na przykład przeprowadzają przeszczep serca. Nie, tego nie wiem, ale to bym musiał panu, wie pan, wymieniać prywatne firmy. Oczywiście, że jest ciężko z tym. Ale proszę mi wskazać chociaż jeden taki szpital. Nie znam tych szpitali. Ja nie jestem od służby zdrowia specjalistą. Natomiast wiem, do czego pan dąży. Ja panu mówię, że takiego szpitala prywatnego w Polsce nie ma. Tak, chcę pan pokazać, że to jest niemożliwe. Ja panu mówię, że byłoby, gdyby w ogóle była taka opcja. Naturalnie. My nie mamy opcji takiej. Naturalnie. Pan jest przekonany, żeby było. Wie pan, w Ameryce, zaraz mi pan powie, jest. No jasne, w Ameryce jest, ale my żyjemy w Europie i tak się złożyło. I teraz, jak pan chce przekonać wszystkich, to właśnie proszę przekonać. Nie ma powodu, żebyśmy nie mieli takiej wyobraźni, że u nas może się coś zmienić. Pan widzi negatywne strony tego, ja widzę pozytywne strony tego. Ja widzę możliwość rozwoju prywatnego biznesu w tej dziedzinie. Zostawmy całkowicie prywatną służbę zdrowia i całkowicie prywatne szkolnictwo, którego jest pan admiratorem. Temat zupełnie inny i dużo łatwiejszy. Bo prywatne szkolnictwo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No tak, oczywiście. Myślę, że pan również i dla swoich dzieci też. Tak, wie pan, ja miałem dzieci już we wszystkich rodzajach szkół. Społecznych, prywatnych oraz publicznych. I mam swoje doświadczenia na ten temat, ale to pan jest naszym gościem, a nie ja. Zostawmy to, wie pan, pytałem o tę służbę zdrowia dlatego, że żyjemy w czasie epidemii. I mam wrażenie, chyba nie tylko ja, że wszyscy akurat ściskaliśmy kciuki za tych lekarzy, za ratowników z publicznej służby zdrowia, bo to oni walczyli i walczą ciągle z epidemią. I jeśli nas teraz słucha jakiś lekarz czy ratownik, to chcę powiedzieć, proszę państwa, naprawdę szacun i nie wiem, jak się państwu kłaniać i dziękować za to, co robicie. Tak, oczywiście. Ja się przyłączam do tego. Tylko to wynika z tego, że jest po prostu pakiet usług, które oferują prywatne kliniki na przykład i one nie zajmują się takimi rzeczami. Koniec. Kropka. Tę część rozmowy za nami.
Proszę pana, pan ma poglądy prawicowe, jak my nie mam. Tak wyszło. To się zdarza. Proszę się nie martwić, to się podobno leczy. Ale jakby ktoś nie chciał się z tego leczyć... To się podobno wyrasta z kucostwa. Tak mówiono, że z Korwina się wyrasta. A może no ja wrosłem w Korwina. Jak a nie, tak może się pan jakoś tak odwrócić z profilu? Nie wiem. Nie, o właśnie, nie ma pan takiego kuca z tyłu. Nie mam. Ja mam krótkie włosy. Pan jest kuc mentalny? Nawet zacząłem łysieć. Nie, ja nigdy nie miałem długich włosów. Przez chwilę tam w 8 klasie. Ale pytam, czy kuc mentalny, a kuc nie... Kuc mentalny. Mhm. Nie, no ja... ja jestem po prostu wolnorynkowcem. To niekoniecznie trzeba być wspaniale, kucem do tego. Wspaniale. Nie. Pytam dlatego, że jako człowiek prawicy ma pan wielość kandydatów, którzy się do prawicowych lub takich zbliżonych do prawicowych poglądów przyznają. No bo abstrahując od Andrzeja Dudy, pan powie oczywiście, że to socjalista, ale ja mówię teraz o tym, jak oni siebie określają, a nie jak pan ich określa. Więc mamy Andrzeja Dudę. Mamy oczywiście Krzysztofa Bosaka, który powie o sobie, że jest prawicowy. Na pewno o sobie powie, że prawicowy jest pan Żółtek. W końcu UPR. No znamy się, tak. Marek Jakubiak jest prawicowy. Mirosław Piotrowski jest prawicowy. Czy ja pominąłem... nie wiem, jak określić Pawła Tanajno. Czy on jest prawicowy, czy nie. Tak patrzę, wie pan, no tak, Szymon Hołownia kiedyś był uważany za prawicę przecież katolicką. Tak. Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze przed wyborami, no teraz zmienił zdanie, uważał, że trzeba zaostrzyć ustawę aborcyjną i też się spikał z prawicą, no ale teraz już, wie pan, tak jak Paryż wart był mszy, tak prezydentura warta jest aborcji, jak widać dla niektórych. No dobra, i co? No tak, to jeżeli chodzi o mainstream, to sytuacja jest taka, że póki te takie poglądy prawicowe, o których pan wspomniał, były zarezerwowane dla jakiejś takiej niszy politycznej, której nie było w Sejmie, to i główne mainstreamowe partie się tym nie zajmowały. W momencie, gdy te właśnie wolnorynkowe głównie poglądy zaczęły jakoś tam funkcjonować w społeczeństwie, to się nagle okazało, że trochę prawicowości takiej tego typu ma w sobie i Platforma, i PiS, i PSL, i one walczą tam ze sobą o to właśnie. Nawet niektórzy politycy naszego środowiska, tego wolnorynkowego, korwinistycznego, że tak powiem szeroko, robią kariery w Platformie czy w PiSie. Więc, w PiSie? Tak, a tak. No, chociażby Horała jest jednym z takich posłów, który kiedyś był w UPR-ze i był twardym UPR-owcem, a teraz jest twardym PiS-owcem, tak? Jest takich jak więcej. Widać, twardość mu zostaje. Jest takich więcej osób, które tak jak powiedziałem, gdzieś tam się przetransferowały i teraz już bronią czego innego. Natomiast ci kandydaci pozostali, których pan wspomniał, kiedyś się mówiło, że prawica razem, tylko nie tym razem. Było tak, że my się nie potrafimy dogadać na tej prawicy. Teraz jest Konfederacja. Konfederacja no nie, ale jest zdecydowanie połączeniem największej grupy dotychczasowej prawicowego planktonu. Ja wiem. Prawicowego tylko, planktonu. Mam, tylko, ten prawicowy plankton dostał prawie 7%, 1 250 000 głosów. Połączenie, jak widać. No dobrze, ale wszystkiego dobrego. Naprawdę. Dziękuję. Nie, ja tylko mówię, że z tym jednoczeniem prawicy to jeszcze nie do końca. No, wymieniłem pana. Zawsze są jakieś tacy, którzy są niezadowoleni, ale ja mam nadzieję, Żółtka nie ma z wami. Nie wiem, to trzeba się zapytać pana Żółtka. Ja naprawdę jestem wielkim entuzjastą tej kandydatury. Uważam, że ten człowiek po tym, jak zrobił znakomitą karierę w filmie, to zdaje się... W filmie. A, Hagrid. Tak. Ale też profesor Rafał Wilczur. Tak. Po tym wszystkim naprawdę... Stanisława Żółtka znam osobiście, współpracowaliśmy przez naprawdę, wiele lat. Panie Stanisławie, mój kolega na pana głosuje, bo twierdzi, że pan ma najwięcej polskich liter w nazwisku i to wystarcza. To jest znakomity dowód na patriotyzm. Ja myślę, że ci panowie, których pan wspomniał tutaj, mogą się znaleźć w pewnym momencie w Konfederacji. Pan Marek Jakubiak nawet przez chwilę był, ale zdecydował się na inną drogę. Tak? Także no dobra, to zostawmy. Nie jest to wykluczone w przyszłości. A nie martwi pana to, że Janusza Korwin-Mikkego nie ma na liście kandydatów do wyborach? Mój kolega policzył. Trochę dziwnie, nie? Od 89 roku on kandydował 25 razy. No tak. No nie na prezydenta, rzecz jasna zawsze, ale wszędzie gdzieś tam kandydował. 500 000 głosów dostał ostatnio w wyborach w 2015. Ale ja mam tę przyjemność niesamowitą, że jego największe polityczne sukcesy świętował, gdy byłem u jego boku, jako wiceprezes jego partii. I zarówno do Europarlamentu wszedł wtedy, kiedy że pan był ja tam byłem. Sancho Panza, i zarówno do Sejmu teraz wszedł ze mną. Także ja się bardzo cieszę z tego, że możemy dzielić ten sukces.
tego wolnorynkowego środowiska. Wolnorynkowy Don Quixote i jego wierny Sancho Panza. Niech będzie i tak. Może być i tak. Ale to spytam w takim razie, pan użył pięknego sformułowania korwinizm. Czy mógłby nam pan ideologię korwinizmu jakoś tak przybliżyć? No nie, żadna ideologia, to jest po prostu kwestia tego, jak my to opisujemy. Rzeczywiście Korwin Mikke jest człowiekiem, który jest taką najjaśniejszą gwiazdą tego nurtu politycznego w Polsce, tak? Nie ma drugiego człowieka, który tak zasłynął z wolnorynkowych poglądów. Kamera, ma pan 30 sekund, proszę mi nie patrzeć na mnie, bo ja mogę nie wytrzymać tego i wybuchnąć śmiechem. Tu proszę do kamery. Przez 30 sekund pan opowie o wielkości Janusza Korwin-Mikkego. Czas start. Wielkość Janusza Korwin-Mikkego jako polityka, proszę państwa, jest taka, że on wychował przez ostatnie 30 lat, wychował 30 lat ludzi, których wypromował, wytworzył w ich głowach myśl taką, że wolny rynek to jest też droga. Niekoniecznie musimy żyć w tym socjalizmie, w którym żyjemy. Także, szanowni państwo, głosujcie na Konfederację i zainteresujcie się partią Korwin-Mikke, jeżeli dotychczas jeszcze go nie znacie. Już, naprawdę szybko. Ale jakoś tak bez większego przekonania. Jak bez przekonania? Ja jestem w 100% przekonany, że to jest tak, że my mamy rację i kiedyś będziemy rządzić. I będziemy mogli realizować nasze programy, dlatego że no po prostu na tym polega bytowanie w polityce. No, gdybym nie wierzył w to, to bym zaczął zbierać zegarki. Albo coś w tym stylu. No. Tak patrzę na ręce. Nie mam. Właśnie. No mówię, czas najwyższy zacząć zbierać. Gdybym się zainteresował innym hobby, to bym pewnie je jakoś w inny sposób wprowadził. Natomiast moim hobby i zamiłowaniem jest polityka, więc mam nadzieję, że kiedyś będę mógł spełniać swoje marzenia, czyli wprowadzać mój program. Mhm. Dzisiaj, proszę pana, jest dzień kota Garfielda. O kurczę. Oraz dzień, przepraszam, leniwych spacerów. Nie wiem, co znaczy leniwy spacer. Tu się mogę, tak. Ja znam leniwe pierogi, ale spacery. Ale no takie powolutku. Kot Garfield. Czyli generalnie jest dzień leniwca i leniwe spacery i kot Garfield to raczej nie są. Ja jestem fanem bardziej South Parku czy Family Guy'a, powiedzmy. Ale pan jest leniwy? Ja leniwy bardzo. Zależy w jakiej dziedzinie. Mm. To bardzo zależy od dziedziny, niestety. A w jakiej pan jest leniwy, a w jakiej nie jest? Zawsze jak mam jakiś taki obowiązek, to wtedy robię wszystko, żeby nie, to zrobić. Jak mam pracować, jestem leniwy, a jak mam nie pracować, to nie. No to wie pan. Nie, to nie tak. Bo w tym momencie pracą jest polityka. Tak się zdarzyło szczęśliwie, więc tutaj jestem w 100% zaangażowany. Natomiast no, mam jeszcze inne kwestie w życiu do załatwienia i zawsze robię to na ostatnią chwilę. Na jakieś urzędowe sprawy na przykład. Nie. Żona mnie zawsze ściga, że przelewów nie robię i nam zaraz wyłączą Kanal Plus, telefon. To są te... Jezu, jak wam wyłączą kiedyś internet, to pan będzie odcięto tych wszystkich kucy. Będzie bolało. No naprawdę. Ale to byłby bardzo ciekawy eksperyment. Ja, żeby panu wyłączyć na miesiąc internet. Jakby nam wszystkim te iPhony pozabierać, to by było też ciekawe. A niech pan zrobi takie sobie wakacje, 3 tygodnie bez internetu. Nie da rady. Na telefonach mamy teraz takie... Dostajemy wszyscy takie raporty, ile dziennie spędzasz w ciągu ostatniego tygodnia. Mi tam średnio wychodzi 6 godzin dziennie. Przy czym? Przy telefonie. Z telefonem włączonym. 6 godzin dziennie. 6 godzin w życiu dziennie tracę na Twittera, Facebooka, telefony. Nie aż tyle. Wydawało mi się, że ja bardzo dużo. Ale 6 godzin? Tak, też jestem zszokowany. Nie, to ale ja to się trochę zgadza. Znaczy, ja mogę oczywiście tyle, ale ja traktuję komputer jak maszynę do pisania, więc jak ja piszę, no to na pewno sprawdzę nawet więcej. A u nas to tak troszkę jest, że my Twittera traktujemy jako miejsce, w którym wymieniamy się poglądami szerzej. Dobra, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Państwo już na pewno mają dosyć. Poza tym niech państwo spędzą mniej czasu przy tym internecie, to proszę wyjść na spacer. Dziękuję również i do następnego. O właśnie, dziękujemy bardzo serdecznie, kłaniam się nisko, miłego weekendu, zdrowego weekendu, bo to jeszcze nie jest takie wszystko oczywiste. I do poniedziałku.